Promem z portu Cirkewa można popłynąć na wyspę Gozo. Rejs trwa około 25 minut. Prom przepływa koło wyspy Comino z XVII-wiecznym fortem broniącym dawniej przed atakami piratów. Maltańczycy uważają, że Gozo to wyspa nimfy Kalipso, która trzymała tutaj przez 7 lat Odyseusza w jego powrotnej drodze spod Troi. Wpływając do Mgaru, jedynego portu na wyspie, można podziwiać zabudowaną skarpę z zarysami wież kościelnych i niedużych domów. Gozo ma 67 km kwadratowych powierzchni i mieszka tu 25 tysięcy osób. Krater określany jako wewnętrzne morze. Woda morska dostaje się do niego przez pęknięcie w skale. Nieopodal znajduje się skała Grzyba, kiedyś bardzo ceniona przez joannitów za sprawą rzadkiego czerwonego grzyba porastającego jej zbocza. Rycerze używali go m.in. do leczenia chorób krwi, dyzenterii i tamowania ran. Wstęp na ten teren był zakazany i karany śmiercią. W sąsiedztwie skały Grzyba była formacja skalna Lazurowe Okno, ale 8 marca sztorm spowodował jej zawalenie się. Sanktuarium Najświętszej Marii Panny z Tapinu to jedna z najważniejszych świątyń na Malcie. W 1883 roku miejscowa rolniczka dostąpiła objawienia. Potem miały miejsce cudowne uzdrowienia. Zainicjowało to ruch pielgrzymkowy. Na miejscu małej kaplicy w latach 1919-1931 powstała bazylika mniejsza. Sanktuarium odwiedził Jan Paweł II i dołożył do obrazu Matki Boskiej 5 złotych gwiazd, a Benedykt XVI ofiarował złotą różę. Sanktuarium odwiedzają pielgrzymi z całego świata. To jedna z licznych grup pielgrzymkowych. Używana do dzisiaj pralnia publiczna z XVII wieku w miasteczku Fontana. Na Gozo nie brakuje malowniczych klifów i zatoczek. Miasteczko Victoria, dawniej Rabat, jest stolicą wyspy Gozo. Nad miastem wznoszą się masywne bastiony cytadeli z początku XVII wieku, zaprojektowane przez Francesco Laparelliego, który był asystentem Michała Anioła. Na terenie cytadeli, przy placu katedralnym, w XVII wieku zbudowano katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
przez kilkanaście lat po wybudowaniu cytadeli obowiązywało prawo, zgodnie z którym każdy mieszkaniec Gozo musiał nocować w jej murach. Ten uciążliwy obowiązek zniesiono w 1637 roku. Nigdy nie sprawdzono skuteczności potężnych murów obronnych. Zanim je ukończono, Turcy osmańscy zostali wyparci z tego rejonu Morza Śródziemnego. Katedry nigdy nie zwieńczono kopułą z powodu przedwczesnego wyczerpania funduszy na budowę. Kościół świętego Jakuba Apostoła. Barokowa bazylika świętego Jerzego z XVII wieku. Wejściowe drzwi do bazyliki wykonano z brązu. Ostatni rzut oka na katedrę Wiktorii. W miejscowości Szołgra jest dobrze zachowany wiatrak z XVIII wieku. Stała wystawa przy stanowisku archeologicznym świątyni Czgandia, na której prezentowane są oryginalne artefakty znalezione na terenie wykopalisk z okresu neolitu. Na podstawie tej czaszki komputerowo zrekonstruowano wygląd twarzy. Plan neolitycznej świątyni Czgantija. Zachowały się dwie megalityczne świątynie, zaliczane do najstarszych wolnostojących budowli na świecie. Ich tylna ściana sięga 6 metrów wysokości i tworzą ją megality o wadze nawet ponad 45 ton. Kamienie pochodzą z odległego o 5 km kamieniołomu. Ich wiek jest szacowany na ponad 5,5 tysiąca lat, czyli są o 1000 lat starsze od egipskich piramid i Stonehenge. Zajmują około 1000 metrów kwadratowych powierzchni i były najprawdopodobniej miejscem prehistorycznego kultu płodności. Świątynie były ostatnim punktem jednodniowego pobytu na Gozo. Pozostaje jeszcze tylko rejs powrotny na Maltę. Ciekawostką jest to, że bilet na prom kupuje się dopiero w drodze powrotnej.